Siema, siema, Tajtory, widzowie, mamy dzisiaj piątek, co oznacza, że jutro, czyli w sobotę, jest Brawl Talk. Dzisiaj powinniśmy mieć już premierę na oficjalnym kanale Brawl Stars. I tak sobie w niego wchodzę, patrzę, kurde, nie ma tu nigdzie premiery Brawl Talka, co ci twórcy odwalili, ale spokojnie. Wbiłem na Twittera Brawl Stars i tutaj twórcy wrzucili nowy post i dali nam informację o tym, dlaczego jeszcze nie ma premiery. A więc spokojnie, Brawl Talk będzie jutro, mordeczki, o godzinie 17:00, to już jest potwierdzone. A my w dzisiejszym odcineczku znajdziemy już mocne szczegóły, które będą w tym Brawl Talku, bo twórcy wrzucili nam tą nową grafikę, która znajduje się tutaj i na niej jest wiele takich tajemnic Brawl Talka, które dzisiaj wam już powiem. Zanim do tego przejdę i zanim przejdę do powiedzenia wam, dlaczego nie ma premiery tutaj od twórców Brawl Talka na ich oficjalnym kanale na YouTubie, no to robimy mocną rzecz. W ręce mam kartkę, czystą białą kartkę i mam też ołówek. Umawiamy się tak. Na tej kartce zapiszę 10 osób, które zostawią suba na moim kanale. To jest bardzo ważne, trzeba mnie subskrybować. Oprócz tego zostawią łapkę w górę pod tym odcineczkiem, no i po prostu napiszą jakiś miły komentarz. To wtedy wylosuję 10 takich osób spod tego odcinka i zapiszę je tutaj na kartce i pokażę na kolejnym odcinku. A no, jeszcze trzeba mieć wpisany kod Tori w sklepie Brawl Stars, żeby być tam zapisanym, ale to myślę, że większość z was ma. A kto jeszcze nie ma, to wbijajcie do sklepu i wpisujcie kodzik, mordeczki, bo Brawl Talk już jutro, naprawdę mega się nie mogę go doczekać. I zacznijmy od tego, że jutro, mordeczki, odpalę wam live'ika. Gdzieś koło godzinki 16 będzie tutaj odpalany live na moim kanale, bo Brawl Talk będzie o godzinie 17:00. Więc, mordeczki, będziemy razem sobie na niego wyczekiwać, a później obejrzymy go po polsku i ogarniemy. No i tak, dostaliśmy, mordeczki, oficjalną grafikę na Twitterze, która jest wrzucona na, o równej 14, praktycznie ją twórcy wrzucili. No i już ją omawiamy. Patrzcie, co jest tutaj napisane w opisie. Witaj w dżungli, będziemy się bić. Taki jest opis. I napisali, że Brawl Talk będzie jutro o godzinie 15 UTC, co w Polsce jest godziną 17:00. No i, mordeczki, mamy takie hasztagi. Hashtag Rumble Jungle i Brawl Talk. Więc Rumble Jungle to będzie nowy sezon. Nowy sezon w Brawl Stars będzie związany z dżunglą. Byliśmy blisko, prawie jak bezludna wyspa, bo dżungla też jest dosyć podobna. I patrzcie, co mamy na tej grafice, bo to jest mega ważne. Ja w ogóle kamerkę przesunę. Okej, teraz możemy działać. Ziomeczki, patrzcie na to. Po pierwsze, widzimy, że tutaj jest zawieszone jakby to odstrzał Bo, naszego zadymiarza. Czyli to może oznaczać, że Bo dostanie w tej aktualizacji jakiegoś skina. Oprócz tego widzimy Lizaka Leona, który jest rzucony tutaj na drzewo i tak dziwnie się przykleił. I on jest w takim dziwnym kolorze, takim bardziej fioletowym niż zazwyczaj. Więc też może jakiś nowy skinek do Leona będzie w tym Brawl Talku. Zrywa nam się w ogóle jakiś most. O co tam chodzi w tle? Widzowie, czy wy to widzicie? I patrzcie na ten dziwny kamień. O co tu chodzi? On przypomina jakąś świnię jakby. Ma taki nos jak ta świnka z Angry Birdsów. Ale dobra, lecimy dalej. Jest jakiś krokodyl. Jakiś krokodyl, widzowie, pływa sobie w wodzie. Jest też drugi krokodyl z przodu. Halo, czy nowy zadymiarz będzie krokodylem? Mordeczki, to jest za mocne, naprawdę. Oprócz tego mamy kapelusz. Patrzcie, ten kapelusz może należeć albo do nowego zadymiarza, albo do jakiegoś nowego skina. Jestem na 100% pewien, że ten kapelusz będzie właśnie należał do jakiegoś nowego zadymiarza. Ale to nie wszystko, bo na tym obrazku mamy jeszcze dużo więcej mocnych rzeczy. Patrzcie na ten krzak. Jest tutaj nabity but, który chyba należy do Fanga. Mi bardzo przypomina but od Fanga, ale może to jest but nowego też zadymiarza. Ciężko powiedzieć. I mamy ten hełm. Ten hełm, który był na wcześniejszej grafice twórców. Chodzi mi oczywiście o tą grafikę, którą twórcy wrzucili 30 marca. I zobaczcie, tutaj w akwarium też mieliśmy ten sam hełm. Więc na pewno to nie jest przypadek. To najprawdopodobniej, mordeczki, jest hełm nowej postaci, nowego zadymiarza. Nowych zadymiarzy w ogóle w tym Brawl Talku myślę, że będzie dwóch, ale okej, zaraz do tego przejdę, tylko najpierw jeszcze tutaj, widzowie, skupmy się na tym, co jest na tej grafice innego ukrytego. Mamy takie jakby drzewo, pień ściętego drzewa i na nim też coś tutaj ważnego jest pokazane. Co to może być, kurczę, widzowie? Bardzo dziwnie to wygląda, nie mam pojęcia. Jak macie jakieś pomysły, co to jest, napiszcie w komentarzu, to postaram się wam przypiąć serducho. No i generalnie mamy tu też taki gwizdek rękę, właśnie, taką łapę jakby. Kurczę, kojarzę go od jakiegoś zadymiarza, ale on teraz tutaj chyba wygląda troszkę inaczej. To też jest bardzo ważny szczegół, na który musimy tutaj zwrócić uwagę, mordeczki. A i teraz dopiero zauważyłem, czy na tym krzaku fioletowym mamy, mordeczki, jakieś kości w tle? Ej, mi się wydaje, że skoro jest to dżungla, to może ten zadymiarz będzie dołączy do trio Baza, bo na razie Baz jest jedynym zadymiarzem, który tutaj właśnie jest w swoim własnym trio i potrzebuje dwóch innych zadymiarzy do siebie. A tutaj widzimy jeszcze kości, nie wiem, czy mu się to skojarzyło po prostu z nim, tak samo mi się też te kości kojarzą z Rufsem. Dlatego no jestem ciekawy, co to będzie. O kurde, widzowie, co sądzicie o tej grafice? Tam w tle widzimy, że jeszcze jest jakiś pożar w ogóle. Matko najświętsza, coś tam się dymi.
A teraz zobaczcie na ten komentarz, który twórcy tutaj napisali. Po prostu każdy się pytał, gdzie jest premiera i tak dalej, no i twórcy odpowiedzieli. Przetłumaczę wam to z języka angielskiego na polski, żebyście wszyscy dobrze zrozumieli, ale gdzie jest premiera, panie Brawl? W tym odcinku używamy nowej funkcji kopiowania na YouTube, która na razie nie działa z premierami. Pierwsze języki, które testujemy, to portugalski, hiszpański, niemiecki, francuski, japoński, koreański, przyjdą później. Okej, mordeczki, czyli sprawa wygląda tak. Nie będziemy mieli premiery Brawl Talka. Brawl Talk jutro wleci na YouTube, na oficjalny kanał Brawl Stars jako odcinek, jako zwykły odcinek, mordeczki, o godzinie 17 i razem go wszyscy sobie obejrzymy na moim live, więc już z tego miejsca zapraszam was wszystkich o godzinie 17:00 na mój kanał, nie wiem czy Tori, czy Tori 2, któryś mój Brawl Starsowy kanał, po prostu subskrybujcie obydwa i ja już wcześniej odpalę, gdzieś o 16:00 wam odpalę live'ika i będziemy wyczekiwać i później razem sobie obejrzymy po polsku, bo twórcy właśnie planują dodawać coś takiego, że teraz, jak ktoś jest z innych krajów, na przykład Portugalia, Hiszpania, Niemcy czy Francja, to od razu ten Brawl Talk będzie mu mówił w jego języku, czyli nie po angielsku, tylko w języku tych osób. Niestety po polsku tak nie będzie, no bo polski nie jest takim popularnym językiem. Tutaj twórcy napisali, że jeszcze pracują nad japońskim i koreańskim, które będą później. Polskiego tutaj niestety nie ma, widzowie. Ale spokojnie, ja na moim live'iku dam wam polskie napisy i będziecie mieli mnie. Będziemy sobie wszystko razem tłumaczyć i oglądać, dlatego zachęcam was, żebyście Brawl Talka jutro obejrzeli razem ze mną na moim kanale. Naprawdę warto. Ej, jeszcze jedna ważna informacja z tego obrazka. Zobaczcie na but tego Fanga. On jakby jest przebity, co nie? I tutaj wchodzi ta roślina, więc ta roślina jest bardzo mocna i koląca. Mi się wydaje, że twórcy mogą dodać na nową mapkę, na nowy wystrój, który właśnie będzie podczas grania, czy to na showdownie, czy to na jakichś może game grabach i tak dalej. I tam będziemy mieli takie fioletowe krzaki. W ogóle cała mapka będzie ta nowa, pewnie jakaś dżunglowa. Ej, właśnie widzowie, bo mi się przypomniało, że wczoraj twórcy też wrzucili taką grafikę, na której mówili, że mamy dużo rzeczy, które mogą być w Brawl Talku. No i znowu widzimy lizak ten od Leona w takim dziwnym kolorze. Znowu jest pokazany na tej grafice. Oprócz tego w tle mamy Spike'a i tam jest jakieś dziwne auto. Nie wiem, o co w ogóle z nim chodzi. I co najlepsze, z lewej strony mamy takie oczy dziwne, schowane w krzaku, jakieś ciemne oczy. To jest najprawdopodobniej nowy zadymiarz. Ale mi to oczy trochę przypominają krokodyla, więc czyżby nowy zadymiarz miał być krokodylem? Matko najświętsza, widzowie, naprawdę mocno się tutaj dzieje. Strasznie się jaram i tą grafikę po prostu też wam chciałem pokazać, bo tutaj też może być kilka ważnych rzeczy. Nawet jest ten ślad, jakaś taka dziwna stopa, nie wiemy do kogo ona należy. Jutro, mordeczki, czeka nas mnóstwo kozackich skinów w Brawl Talku. Oprócz tego czeka nas też najprawdopodobniej, myślę, że dwóch zadymiarzy. To jeszcze nie jest potwierdzone, ale myślę, że będzie dwóch. Jeden z nich będzie miał na pewno, mi się wydaje, ten hełm, taki zielony, który właśnie był na tej grafice i na wcześniejszej. A drugi, no ciężko powiedzieć. Jeden z nich myślę, że będzie chromatykiem, a drugi, no ciężko powiedzieć. Wszystkiego się za niedługo dowiemy. Prawda, mega mnie twórcy zaskoczyli, bo kurczę, zawsze była normalnie premiera Brawl Talka. Widzieliśmy miniaturkę Brawl Talka, no i widzieliśmy jego tytuł, więc już dużo wiedzieliśmy o Brawl Talku, a teraz nie wiemy praktycznie nic, dlatego jeszcze tym bardziej z tego miejsca zapraszam was jutro o 16:00 już na mojego live'ika, żeby tego nie przegapić. Jezu, naprawdę, będzie mocno. Wiemy też, że ma ponoć wejść już skin Kraken Serge'a, tylko jeszcze nie wiemy, czy on wejdzie w tym update'cie, czy w kolejnym, więc to jest taka kolejna rzecz, która może być jutro w tym Brawl Talku. Oprócz tego, mordeczki, no jeszcze najprawdopodobniej w tym Brawl Talku, zresztą to już twórcy potwierdzili, będziemy mieli zmianę ze Star Pointsami. Coś się zmieni ze Star Pointsami. Jakaś tam będzie fajna zmiana, już się nie będzie skinów dało za nie kupować. Kurczę, ciekawy jestem, jak to wszystko będzie. No wszystkiego się jutro dowiemy na Brawl Talku. Aktualnie, jak to nagrywam, do końca tego sezonu zostało 9 dni, więc już naprawdę bardzo mało czasu. No i kolejny sezon, tak jak wam mówiłem, będzie dżunglowy. Dżungla, matko najświętsza, czyli jakiś zadymiarz pewnie będzie powiązany trochę z dżunglą. Chociaż oczywiście nie musi być, ale tak mi się wydaje. No i skinek za pierwszy level też będzie powiązany z dżunglą. O kurczę, widzowie, może być mocno. Więc widzimy się wszyscy jutro na live'iku. Napisz mi teraz w komentarzu, drogi widzu, czy jutro wpadniesz na mojego live'ika z Brawl Talka. I zapraszam cię serdecznie na mój sklep dla widzów, link do niego jest w opisie. Możecie sobie kupić kozackie koszulki i bluzy z moim logiem. Są różne wzory, dla każdego znajdzie się rozmiar i do każdego zamówienia dorzucamy zdjęcie z autografem, więc naprawdę warto wbijać na sklep Toriego. Link macie w opisie. Do zobaczonka, widzimy się jutro. Trzymajcie się, hejo!